Pomimo iż od tych wydarzeń minęło już wiele lat, sprawa ta wciąż jest jedną z najczęściej przywoływanych w Danii i nic dziwnego. Chyba nawet w skali świata trudno byłoby znaleźć historię tak najeżoną dziwnymi, wieloznacznymi i gmatwającymi historię elementami. Co się wydarzyło w domu szanowanego małżeństwa na Peter Banks Way we Frederiksbergu? Co miały znaczyć dziwne konstrukcje ustawione przez sprawcę lub sprawców na kominku? Jaką rolę tak naprawdę odegrał tajemniczy świadek, który sam skontaktował się z policją? Główny śledczy, który zajmował się tą sprawą, zapadł później na chorobę psychiczną i wielu wiązało ją z obsesją na punkcie sprawy Banks Way, jak ją nazywano ze względu na miejsce zdarzeń. Chociaż ulica Petera Banga w miasteczku położonym niedaleko Kopenhagi mogłaby przyciągać turystów kilkoma intrygującymi zabytkami, to część z nich przyjeżdża tu tylko po to, aby zobaczyć miejsce, w którym doszło do tych niezwykłych wydarzeń. Wszystko zaczęło się w piątek rano, 20 lutego 1948 roku, kiedy to pani Jorgensen, pomoc domowa, rozpoczynała swój dzień pracy pod numerem 74. Ceniła sobie tę pracę, bo małżeństwo Inger i Wilhelma Jakobsenów należało do par wyjątkowo udanych, które dobrały się na zasadzie przeciwieństw. Pani domu, która w tamtym czasie miała 52 lata, była osobą czarującą, bardzo ekspresyjną, głośną, ale w taki przyjazny i optymistyczny sposób. Była typową ekstrawertyczką, która czerpała energię z przebywania z innymi ludźmi. Kochała przyjęcia, bale, poczęstunki i wizyty przyjaciół we własnym domu, sama również uwielbiała ich odwiedzać. Co prawda, wydawało się do pewnego momentu, że doskonale odnajdzie się w roli mamy w dużej rodzinie, ale niestety okazało się, że para nie może mieć dzieci. Mimo wszystko charakter kobiety się nie zmienił i energii starczało jej za dwoje. Można byłoby powiedzieć, że spełniała się jako gospodyni domowa, ale oczywiście w rzeczywistości tę rolę pełniła zawodowa gosposia, natomiast pani Jakobsen mogła angażować się w to, co lubiła. Ale ponieważ organizowanie wystawnych kolacji, różnego rodzaju przyjęć i wypraw do znajomych również zajmowało czas, to na ogół mimo wszystko się nie nudziła. I dla pana Jakobsena miało to sens, bo mąż stanowił dokładne przeciwieństwo swojej żony. Był to nobliwy, 54-letni pan, kierownik biura Karl Holten English House i była to posada, która bardzo do niego pasowała. Stateczny, wyciszony, spokojny i skrupulatny, co nie znaczy, że nie oddawał się żadnym rozrywkom. Uwielbiał wyścigi konne, brydża, ale nawet wśród ulubionych znajomych nie był duszą towarzystwa. Oboje byli jednak lubiani i w oczach bliskich stanowili naprawdę zgrany zespół. Ale wspominałam wam, że Wilhelm zajmował kierownicze stanowisko, więc być może zaczęliście się zastanawiać, na czym polegała jego praca i czy mógł sobie w niej narobić wrogów. Karl Holten to firma, która w tamtym czasie była znana jako solidna marka, kojarzona z produkcją eleganckich towarów dla mężczyzn. English House był domem towarowym, w którym można było zaopatrywać się w przedmioty wspomnianej marki. Ale czasy były wyjątkowe i zwykłego, szarego człowieka nie było wówczas stać lub nawet nie myślał o tym, by otaczać się ekskluzywnymi gadżetami, przynajmniej na co dzień. Co innego okupant, który czuł się w Danii jak u siebie i tak też miał wyglądać, jak pan na włościach. Najprawdopodobniej więc Wilhelm, chcąc nie chcąc, miał kontakty z Niemcami, co w tamtym czasie mogło być nie tylko groźne, ale na pewno wielce komplikowało jego sytuację. Niektóre źródła podają, że z czasem udowodniono, że firma zajmowała się między innymi szyciem mundurów dla Niemców. Co prawda nic nie wskazywało na to, by miał to być trop, którego potem warto będzie się trzymać, ale wykluczyć tego nie można było. Szczególnie, że w tego rodzaju kontakty trudno było w tamtych czasach nadmiernie wnikać i właściwie do dziś nie wiadomo, co o swojej sytuacji sądził pan Jakobsen. Zwłaszcza, że był człowiekiem szczególnie skrytym. Pomoc domowa nie spodziewała się tego dnia żadnych wielkich wyzwań, dlatego spokojnie, jak co dzień,
skierowała się do kuchennych drzwi. Ale ku swojemu zaskoczeniu były one zamknięte, choć o tej godzinie czuła się już oczekiwaną. Zaskoczona udała się do wejścia głównego, które prowadziło na klatkę schodową apartamentowca i wspięła się na trzecie piętro. Potem przyznała, że już po drodze była trochę zaniepokojona, bo sytuacja znacznie jednak odbiegała od normy i nie wyobrażała sobie, kto mógłby zamknąć przed nią drzwi. Nigdy coś takiego się jeszcze nie wydarzyło. Gdy dotarła do mieszkania Jakobsenów, po drodze rzuciła okiem na coś w rodzaju salonu, ale urządzonego typowo na potrzeby dżentelmenów, w którym mogli oni dyskutować, popijać, grać w brydża czy po prostu spędzać czas w przyjaznym sobie klimacie. Ku swojemu zdumieniu zauważyła tam parę spodni i butów, ale doszła do wniosku, że zajmie się tym za chwilę, najpierw ruszając do pilniejszych obowiązków. Przede wszystkim rano trzeba było zająć się posłaniem łóżek. Toteż kobieta udała się do sypialni, gdzie ujrzała ciało pani domu, pokryte czerwoną cieczą. Wpadła w histerię i z krzykiem pobiegła do sąsiada z naprzeciwka, by wezwać pomoc. Na miejsce przybył detektyw, którego nazwisko dzięki tej sprawie przez dziesięciolecia będzie funkcjonować w pamięci Duńczyków, szczególnie tych, którzy interesują się sprawami kryminalnymi. Lütgen Larsen postanowił rozejrzeć się po mieszkaniu i szybko zrozumiał, że spodnie i buty, o których wspominała gospodyni, wcale nie leżały luzem. Były częścią garderoby pana Jakobsena, który leżał tam w nich bez życia. Nie było wątpliwości, że wydarzyło się tu coś bardzo złego i nie ma mowy o wypadku. Na miejsce przybył sam komendant Parker, ale już za chwilę zrobiło się naprawdę tłoczno i gorąco, bo zdawano sobie sprawę, że trzeba tu wykonać kawał policyjnej roboty. Jednak już od samego początku było też oczywiste, że będzie to jedna z dziwniejszych spraw w historii tego regionu, a jak się miało okazać, i kraju. Oględziny wprawiły śledczych w zupełne osłupienie. Pan domu leżał na plecach, ale był częściowo przykryty kocem. Co dziwniejsze, w okolicach szyi spoczywały dwa ręczniki. Na miejscu znaleziono również damskie pończochy, które, co zdumiewające, wystawały mężczyźnie z ust. Od jego szyi zarzucona na prawe ramię widoczna była splątana w połowie narzuta. Śledczym trudno było zrozumieć, dlaczego ktoś podłożył mu pod głowę poduszkę, ale jakbyśmy dziś powiedzieli, zbierali szczękę z podłogi, gdy zorientowali się, że pod nią był jeszcze na dodatek bukiet tulipanów. Połamany fotel postawiono w poprzek ciała. Nad głową mężczyzny znaleziono laskę, którą osoby mające trudności z chodzeniem mogły się podpierać. I tak też czynił ojciec pana Jakobsena i to do niego należała laska. Teraz jednak znajdowała się obok jego syna. Podobnie jak różne inne przedmioty, które mogły budzić zdziwienie w tych okolicznościach. Nóż z czerwonymi plamami pochodzący z kolekcji gospodarzy został schowany pod prawym ramieniem mężczyzny. Za to lewa strona zwracała uwagę czymś innym, bo obok mężczyzny leżała lampa z odciętym kablem, zniszczone okulary i jeszcze jedno jakby nadprogramowe szkło, również potłuczone. Początkowo wydawało się, że sugestywny ślad na nadgarstku, bardzo głęboka rana, wskazuje na przyczynę utraty życia przez pana Jakobsena. Jednak wkrótce wyszło na jaw, że napastnik wykonał taki gest chyba bardziej symbolicznie lub dla pewności, bo serce gospodarza już wtedy nie biło. Zatrzymało się jednak wskutek urazów głowy. Dalsze oględziny sytuacji w tym domu przynosiły kolejne szokujące odkrycia. Inger znajdowała się w innej pozycji niż mąż, na brzuchu z głową w kierunku drzwi, ale i ona leżała na poduszce i była przykryta narzutą, a na dodatek dwiema kołdrami. Po raz kolejny śledczy ujrzeli scenę z ręcznikami, które jednak tym razem zarzucone były na lewe ramię wzdłuż ciała i z boku. Jeden z tych ręczników był bardziej pamiątkowy niż użytkowy, należał bowiem do matki pani Jakobsen. Trudno powiedzieć, w jaki sposób policjanci tak szybko doszli do tego, ale być może był on po prostu ozdobiony inicjałami. W każdym razie po raz kolejny charakterystyczny przedmiot wyraźnie kojarzony z rodzicem ofiary został znaleziony tuż przy niej.
Jakby nie było to dość zagadkowe, to jeszcze bardziej szokowało odkrycie dwóch par bielizny, które kobieta miała założone na siebie na lewą stronę. Nie ulegało raczej wątpliwości, że elegancka Inger z pewnością nie ubrałaby się w tak dziwaczny i absurdalny sposób. Nawet gdyby akurat w tym momencie zależało jej na tym, by dobrze zabezpieczyć przed chłodem te partie ciała, na przykład z powodu infekcji pęcherza czy innych dolegliwości, to nie było żadnego powodu, aby zakładała bieliznę na lewą stronę i w sposób tak niewprawny. Raczej zrobił to sprawca. Wydawało się jednak, że wyraźnych dowodów na wykorzystanie kobiety nie było. Co zdumiewające, na ciele kobiety także położono laskę, ale należącą do jej matki. I w tym przypadku historia skończyła się najgorzej jak mogła na skutek urazów głowy. Policjanci tego dnia nawzdychali się już solidnie ze zdumienia, trafiając na zagadkę, z jaką nie zetknęli się jeszcze nigdy wcześniej. A to był dopiero początek. Nim jednak przejdę do tych najbardziej zdumiewających elementów całej tej sceny, opiszę Wam może jeszcze coś troszkę bardziej standardowego. Przynajmniej pozornie, bo choć poprzecinane kable w całym mieszkaniu nie musiałyby wcale dziwić, bo sprawca lub sprawcy chcieli pewnie po prostu uniemożliwić gospodarzom skontaktowanie się z kimkolwiek telefonicznie, a także zamierzali pogrążyć mieszkanie w mroku, to jednak zadali sobie trud poprzesuwania bardzo ciężkich, masywnych, nieporęcznych mebli, tylko po to, by i tam przeciąć przewody. A te nie wydawały się wcale kluczowe w ich sytuacji. Wszystko to teoretycznie pasowało do włamania na tle rabunkowym i pewnie byłaby to pierwsza, jeśli nie jedyna teoria, gdyby nie to, że mieszkanie wciąż było pełne najcenniejszych przedmiotów, biżuterii, obrazów, rzeźb, różnego typu antyków, a sprawca najbardziej zainteresował się starymi winami, z których jedno prawie wypił, choć trzeba przyznać, że przynajmniej najmniejsze. Zasłony były zaciągnięte najwyraźniej po to, aby nie było mowy o ciekawskich świadkach z naprzeciwka. I teraz już czas na to, co sprawiło, że ta sprawa przez tyle lat rozpalała umysły pokoleń badaczy, a chodziło o dziwaczną konstrukcję na półce nad kominkiem. Para nie była wprawdzie w wieku starszym, ale i już nie pierwszej młodości, a w tamtych czasach, w tym wieku, problemy z zębami należały do bardzo częstych. Kończyło się to zazwyczaj koniecznością używania sztucznych, co spotkało panią Jakobsen. I takowe właśnie zęby rozłożono malowniczo nad kominkiem. Leżały tam one w towarzystwie pary kolczyków i dwóch grzebieni. Z całą pewnością to nie państwo Jakobsen skonstruowali tę wystawkę, bo wszystkie te przedmioty były ubrudzone, a plamy miały kolor purpurowy. Widocznie więc sprawca z zupełnie niezrozumiałych powodów bawił się w lekko zbzikowanego architekta wnętrz. A przynajmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Poprzestawiał też w inne miejsca i poustawiał małe figurki przedstawiające orkiestrę. Po co? Jak dotąd nikt tego nie wyjaśnił. Uwagę śledczych zwrócił także salon, w którym można było dostrzec czerwone plamy, a w nich długie włosy, które najprawdopodobniej należały do człowieka. Zresztą Jakobsenowie nie posiadali psów, ani kotów, ani w ogóle żadnych innych zwierząt, a przynajmniej żadne źródło o tym nie wspomina. Para była dobrze sytuowana, więc właściwie w każdym pomieszczeniu można było znaleźć coś cennego. Jednak wszystkie pozostałe wydawały się nietknięte, niesplądrowane, a więc motyw rabunkowy ostatecznie upadł. Detektywi zadawali sobie jeszcze jedno pytanie. Co wydarzyło się przed frontowymi drzwiami, w których ktoś próbował zrobić dziurę, a właściwie to dokładnie powiększyć tę przeznaczoną dla oczu listonosza? Dzięki małemu otworkowi mógł wrzucać korespondencję, ale ktoś zamierzał najwyraźniej włożyć w tę dziurę rękę, by dostać się do zamka i otworzyć drzwi. Gdy już wydawało się, że z pewnością nie był to zwykły złodziej, detektywi zrozumieli, że coś dziwnego wydarzyło się w jadalni, ponieważ gospodyni poinformowała, że kluczyk, który tkwił w szufladzie szafki, powinien był znajdować się w kieszeni pana domu,
Żadnego innego, zapasowego kluczyka nie było, tylko gospodarz mógł więc zaglądać do wnętrza tej szuflady. Nic dziwnego, ponieważ trzymał tam książeczkę czekową i pieniądze. I faktycznie brakowało 216 koron duńskich, a wiadomo było, że taka kwota powinna się tam znajdować, bo pan Jakobsen dosłownie dzień wcześniej przyniósł te pieniądze z pracy. Ale brakowało również dwóch czeków. Wydawało się, że niebawem zostaną spieniężone, co wiele wyjaśni. Nigdy jednak tak się nie stało. Ale sprawca, o ile on to zrobił, nie był zbyt dokładny i wyrywając czeki z książeczki, pominął kawałek kartki, na którym widniała notatka. 19 lutego 1948, 8,5 tysiąca koron duńskich, samemu. Czy tę notatkę zrobił agresor? Czy może było to pismo Jakobsena? Tego niestety nie wiadomo. Teraz zapewne nie możecie się już dziwić, że detektywi mieli co robić i o czym myśleć, bo dziwnych tropów i wielce zagadkowych śladów nie brakowało. Doszli do wniosku, że najprawdopodobniej narzędziem użytym do ataku była lampa. Ciężka, twarda i skuteczna. Co prawda jej część była zrobiona z porcelany i pięknie ozdobiona, ale dół lampy to po prostu ołów, który ważył kilka kilogramów. Dzięki temu sprawca nie musiał się szczególnie namachać. Zresztą faktycznie na tej części można było nawet znaleźć ślady świadczące o tym, że lampa miała gwałtowny kontakt z głowami ofiar. Wydawało się niemożliwe, aby nikt nic nie widział i nikt nic nie słyszał. To też policjanci ruszyli natychmiast na zwiady do okolicznych mieszkańców. I nie na darmo, bo faktycznie sąsiadka, która mieszkała niżej, przypomniała sobie, że istotnie 19 usłyszała jakieś dziwne odgłosy, a było to pomiędzy 16 a 17. Nie umiała jednak zrozumieć, co słyszy. Mogła tylko powiedzieć, że było to coś nietypowego, co nie pasowało do rutyny sąsiadów. Ale ponieważ później zrobiło się już cichutko i tak też pozostało do 23.30, to nie martwiła się tym szczególnie. Choć wróciła myślą do popołudnia, słysząc dziwne, ciężkie kroki. Wydawało jej się, że ktoś, charakterystycznie tupiąc, przebiegał z kuchni do reszty mieszkania, z powrotem do kuchni i tak w kółko. Później z kranu wyraźnie leciała woda i znów było słychać te dziwne kroki. Ale w końcu sąsiadka zmęczyła się nasłuchiwaniem i 30 minut po północy wzięła tabletkę na sen i zdecydowała się wreszcie odpocząć, nie mając żadnego pomysłu na to, co też może się dziać u sąsiadów. I policja też tego zrozumieć nie mogła, bo jak komentowali potem główni detektywi, to co widzieli było bardzo zagmatwane. Z jednej strony atak był okropny, bezwzględny i bezlitosny. Z drugiej jednak agresor jakby troszczył się o ofiary w taki dziwny, niezrozumiały sposób. Położył im pod głowy poduszki. Wydaje się nawet, że najpierw miejsce ich spoczynku ozdobił kwiatami, przynajmniej w przypadku Wilhelma. Przykrył ofiary, oczywiście było to zupełnie irracjonalne, ale wydawało się, że gospodarzom miało być ciepło, wygodnie. Z kolei w żaden sposób nie można nazwać troskliwym człowiekiem kogoś, kto nie dość, że powoduje tak koszmarną sytuację, to jeszcze rozdziela w tym momencie dojrzałe, zżyte ze sobą małżeństwo i najwyraźniej osobno przesłuchuje je, używając być może przedmiotów, które potem znaleziono przy parze. Być może laskę spożytkował, wymachując nią, nie pozostawiając żadnych złudzeń co do tego, co spotka małżeństwo, gdy nie będzie współpracować. Nie przekaże cennych informacji, bądź nie wskaże miejsca, w którym znajduje się coś, czego ten człowiek być może szukał. Zresztą możliwe, że intruzów było więcej, bo przecież akcja toczyła się jednak w dwóch oddzielnych pomieszczeniach. Połamane krzesło także dobitnie świadczyło o tym, w jakiej atmosferze ostatnie chwile spędzali państwo Jakobsen. Wydawało się, że wiele się wyjaśni, gdy na miejscu wydarzeń pojawił się mężczyzna, przedstawiający się jako Erik Ramdahl. Oświadczył, że być może będzie mógł pomóc policji, bo należy do grona tych przyjaciół, którzy znali od lat Jakobsenów. Doszedł do wniosku, że być może kiedy śledczy zadadzą mu odpowiednie pytania, będzie mógł naprowadzić ich na jakiś trop.
Co ciekawe, mężczyzna spędził ponad godzinę na miejscu zdarzeń, rozmawiając z policjantami, którzy początkowo zupełnie nie podejrzewali go o jakiekolwiek złe intencje. Wpuścili go nawet do środka, pozwolili zidentyfikować ciała i swobodnie przekazywać informacje, jakie uważa za stosowne. To wprost niewiarygodne, ale dopiero w 1954 roku kolejny detektyw, który zajmował się tą sprawą, zrozumiał, że tak naprawdę nikt nie sprawdził, kim dla małżeństwa jest rzekomy przyjaciel, co robił w czasie napaści, krótko mówiąc, czy miał alibi. Nikt nie przeanalizował pierwotnie jego zeznań, a nawet badając później notatki, które powstały po rozmowie z Ramdalem, można było zorientować się, że coś tu nie gra. On sam spontanicznie powiedział policjantom, że co piątek widywał się z panią Ingel, ponieważ przynosił jej wątróbkę. Zdziwieni śledczy zapytali, w jakim celu to robił i dlaczego akurat on. Okazało się, że było to bardzo ważne dla kobiety, ponieważ cierpiała z powodu anemii oraz choroby krwi. Potrzebowała dużo żelaza, a przyjaciel po prostu miał to na uwadze i troszczył się o zorganizowanie pomocy dla zaprzyjaźnionej kobiety. Miał dojścia do świeżej wątróbki, dobrej jakości, sprawdzonej, dlatego często pośredniczył w tych zakupach. Policjanci skontaktowali się z lekarzem kobiety, oczywiście później. Ten jednak powiedział, że nigdy nie miała ona anemii i nic nie wie o tym, by cierpiała na jakąkolwiek chorobę krwi. Wydaje się, że to powinna być czerwona flaga, która musiała wzbudzić czujność śledczych. Od razu należało się zastanowić, czy ten świadek, który jakby spadł im z nieba, tak naprawdę nie próbował czasem wytłumaczyć się na wypadek, gdyby ktoś widział go w tym domu. Ba, widywał go regularnie. Czyżby chodziło o romans? Historia z wątróbką nie miała żadnego sensu. Ale najwyraźniej początkowo to zupełnie przegapiono. Każde kolejne podejście do tej sprawy sprawiało, że detektywi dochodzili do wniosku, że to właśnie w kontekście tego człowieka należałoby wyjaśnić najwięcej. Oczywiście w końcu zapytano go o alibi i początkowo stwierdził, że był wtedy w domu, ponieważ źle się czuł. Nie było to zgodne z jego rutyną, bo zazwyczaj w tym czasie wieczorami bywał w klubie muzycznym. Niestety jednak przeszkodziła mu niedyspozycja. W 1948 roku, kiedy złożył to zeznanie, kierownictwo klubu potwierdziło, że tego dnia wymówił się właśnie z takiego powodu. Jednak w 1973 roku, pytany o alibi, wyjaśnił, że wieczorem 19 lutego 1948 roku bawił się w klubie muzycznym, gdzie wszyscy go znają i mogą potwierdzić jego wersję. Co ciekawe jednak, wyznał to po latach, wiedząc, że w tamtym czasie trudno byłoby nawet dotrzeć do dawnej ekipy pracującej w klubie, a powołując się na żonę, która mu rzekomo towarzyszyła, ostatecznie zamykał śledczym drogę do weryfikacji tego alibi, bo kobieta była wtedy już na drugim świecie i to od 3 lat. Ramdal w swoim czasie opisywany był w prasie dość szczegółowo. Zwrócono między innymi uwagę na jego bardzo ciężki, charakterystyczny chód, spowodowany szpotawą stopą. I wtedy sąsiadka z dołu zrozumiała, że to mógłby być powód tego, że kroki, które słyszała z góry, wydawały jej się tak dziwne, nienaturalnie ciężkie i cały czas zwracały jej uwagę. Choć przecież teoretycznie ludzie chodzący po własnej podłodze, która dla niej stanowiła sufit, nie byli zjawiskiem nowym ani dziwnym, a jednak wyraźnie miała wrażenie, że te kroki różnią się od innych, jak ich odgłos był dla niej normalny. Jeśli rzeczywiście mężczyzna był zaprzyjaźniony z parą, to mogłoby wyjaśniać, dlaczego miał wyrzuty z powodu tego, co zrobił. Starał się w jakiś sposób wynagrodzić im to, przez co musieli przejść, wkładając im pod głowy poduszki, przynosząc kwiaty i starannie układając ich rzeczy na kominku. Ukochanych pierścionków pani domu czy jej zębów nie chciał rzucić byle jak, jakby miał wrażenie, że miałoby to dla niej jakieś znaczenie. Ta dziwna konstrukcja ustawiona na kominku budzi chyba najwięcej emocji w tej sprawie i nic dziwnego. Muszę się wam przyznać, że i mnie nie ominęła malutka obsesyjka na punkcie tej łamigłówki. Oczywiście, gdyby intruz wszedł do domu i zainteresował się na przykład dziełami sztuki, wykwintnymi ozdobami, drogocennymi przedmiotami, nie byłoby w tym nic dziwnego.
Nie każdy, czy to dziś, czy dawniej, ma okazję obcować codziennie ze szczególnie cennymi przedmiotami. Ale proteza czy grzebień z resztkami włosów, a wszystko wskazuje na to, że te ozdobne czesadełka należały do pani Jakobsen, to już przedmioty niezwykle osobiste. Tak zresztą jak i bielizna, której również ktoś dotykał, ubierając kobietę. Wydaje się, że nie każda osoba wchodząca do obcego domu ma ochotę akurat przestawać z tego rodzaju rzeczami. Może to wskazywać albo na to, że istotnie był to ktoś bardzo mocno związany z właścicielką tych przedmiotów i nie zniesmaczał go kontakt z rzeczami tak osobistymi, wręcz przeciwnie, sprawiało mu to swego rodzaju przyjemność. Albo była to kobieta, konkurentka, zazdrośnica, która oglądała je z ciekawością, ale też wyeksponowała to, co pani Jakobsen zapewne chciałaby pozostawić dla siebie w ukryciu. W ten sposób ją ośmieszyła. Zęby wyrwane z kontekstu, po prostu proteza nie wygląda szczególnie zmysłowo. Podobnie zresztą jak najbardziej choćby ozdobny, ale jednak używany grzebień. Bielizna podwójna, wywrócona na lewą stronę, to też nic atrakcyjnego. A może sprawców było dwoje? Ewentualnie jedno było winne, a drugie próbowało jakoś pomóc, coś wymyślić, zamaskować skutki działalności pierwszej osoby. Czy na przykład Ramdala albo jakiegoś innego kochanka wyprzedziła żona? Nim zdążył zrobić cokolwiek, wpadła do domu konkurentki i stało się. Oberwał także pan Jakobsen, który na przykład przyszedł w samym środku akcji. Od razu wam powiem, do czego wrócę prawie na samym końcu, że był jeszcze jeden całkiem realny kandydat do roli złowrogiego kochanka. Ale nie była to jedyna możliwość. Jak pewnie pamiętacie, Dania była pod okupacją od 9 kwietnia 1940 roku aż do 1945 roku. Taki stan rzeczy sprawiał, że wszelkiego typu przestępcy, ludzie nieuczciwi, wykorzystujący nieszczęście innych, byli po prostu w raju. Rozkwitali na czarnym rynku. Nawet po tym, gdy przegrana Niemiec była już oczywista, gospodarka rzecz jasna nie mogła wrócić magicznie na swoje tory. Wymagało to czasu i wytężonej pracy władz. A co to ma do sprawy Banksway? Po pierwsze, pan domu miał dostęp do bardzo eleganckich, ekskluzywnych towarów, które w pewnych kręgach były wtedy cenne, ale też trudno dostępne. Było możliwe, że ktoś próbował zmusić kierownika domu towarowego do współpracy, bądź rozliczyć się z nim, gdy ta nie poszła według oczekiwań. W tamtym czasie jeden z detektywów, Roland Olsen, usłyszał od niejakiego Orla M., że ten jest w posiadaniu cennych informacji w słynnej sprawie. Za kratami często stykał się z niejakim Henningiem D., który ciągle narzekał, że Jakobsen jest winien liderowi jego grupy przestępczej, Hasselstromowi, dużą sumę pieniędzy i wszystko wskazywało na to, że nie będzie mógł spłacić tego długu. Pertraktował ze słynnym przestępcą, ale ten nie był byle jaką płotką. Kradł na dużą skalę i miał już takie wpływy i swego rodzaju władzę, że nawet policja dla świętego spokoju przymykała oczy na działanie jego grupy, a nawet dawała się przekupić jej członkom. Umożliwiała im przemyt, handel niedozwolonymi substancjami, oszustwa, wymuszenia i wszelką działalność na czarnym rynku. To prawda, że ostatecznie cała ta siatka składająca się w sumie z 200 osób została rozbita i członkowie grupy trafili na wiele lat za kraty, to jednak w interesującym nas czasie działała i to w asyście czy ochronie policji. Możliwe też, że po prostu w przebraniu za mundurowych. Niezłego zamieszania narobiła jedna z publikacji, która ujawniła, że 19 lutego na znanej nam już ulicy Petera Banga kręciło się sporo osób ubranych w policyjne mundury. Nieraz już tak bywało właśnie w miejscach, gdzie grupy przestępcze przeprowadzały swoje większe akcje. Skojarzenie wydawało się więc oczywiste, szczególnie, że członek grupy przestępczej, który trafił za kraty, początkowo nie krył, że Wilhelm Jakobsen starał się dogadać z jego szefem. Ten jednak był nieugięty i nic z tego nie wychodziło.
Czyżby to, co stało się w domu Jakobsenów, było po prostu porachunkami, które zresztą policja pomagała kryć? Później więzień przerażony wycofywał się z tych zeznań, tłumacząc, że może i powiedział coś podobnego, ale pewnie poniosła go wyobraźnia. Hasselstrom wcale nie był jego szefem, znał go po prostu, bo była to postać słynna jako czarny charakter, a tego rodzaju powiązania za kratami robiły wrażenie, więc tak sobie gadał. Jak było naprawdę, nie udało się do końca ustalić, ale z czasem pojawił się jeszcze jeden wątek, a to za sprawą handlarza, oczywiście czarnorynkowego, Henry Hassela. To on podobno swego czasu miał za zadanie odzyskać dług od Jakobsena i wiedział nawet, skąd on się wziął. Wynikał bardziej z tego, że pan Jakobsen lubił hazard, który jak wiadomo nieuchronnie prowadzi do wielkiej dziury w budżecie. To dlatego się zapożyczył. Dla Sela miało to być proste zadanie. Należało odzyskać gotówkę i wyjść. Coś jednak poszło nie tak. Jednak ta historia, choć na pewno imponująca w świecie przestępczym, nie pasowała do ataku. Dlaczego Sel miałby być aż tak wściekły i robić na miejscu tak dziwaczne rzeczy? Z drugiej jednak strony plotki głosiły, że tak naprawdę Wilhelm wcale nie był taki cichy i święty, jak się wydawało. Mógł kogoś zdenerwować, zajść komuś za skórę. Podobno nie miał problemów z tym, że współpracuje z okupantem, dla którego miał rzekomo sprowadzać nawet ze Szwecji elegancką odzież. Miał nawet pomagać Niemcom wywozić kosztowności po wyzwoleniu. Nie brakowało więc takich, którzy chcieli dać mu popalić, zemścić się za zdradę. Więc motyw mógł być mieszany lub nawet w ogóle niezwiązany z rabunkiem. O ile takie plotki niełatwo po latach sprawdzić, o tyle wiadomo, że Wilhelm rzeczywiście jako godny zaufania i szacowny kierownik działał w komitecie odpowiedzialnym za zabezpieczenie odzieży dla ludności. Tyle faktów, ale podobno to właśnie przy tej okazji miał angażować się w działalność na czarnym rynku i ryzykowne transakcje handlowe z okupantem. Pokusa była nie do odparcia. Jeśli tak było, to jak mówią historycy i znawcy tamtych czasów, jest bardzo mało prawdopodobne, bo udało mu się uniknąć Hasselstroma, który w tej branży był jedną z głównych postaci. Musieliby się spotkać i więzień, który wyznał, że tenże Hasselstrom, jego szef, swego czasu narzekał na długi, których nie spłaca mu Wilhelm, mógłby mówić prawdę. Wiele wskazuje na to, że umiłowanie do wyścigów konnych również wiąże się często ze sporymi stratami finansowymi. Jeśli znacie specyfikę zakładów, to wiecie, o co chodzi. To uprawdopodobnia z kolei jego skłonności czy chęć do dorobienia sobie za wszelką cenę. Ale przez lata mniej lub bardziej fantastycznych teorii przybywało. Między innymi karierę zrobiła opowieść o nieślubnym dziecku, oczywiście Jakobsena. Matka dziecka wreszcie porządnie się wściekła. Jej emocje, te jak najgorsze, budzili oboje małżonkowie, ale jednak to Jakobsena kochała. Stąd też bukiet koło jego głowy. Ostatecznie zdradzona żona przecież niewiele jej zawiniła. Tak więc koniec końców pojawiła się litość i poduszka jako swego rodzaju akt miłosierdzia i skutek wyrzutów sumienia. Z czasem pojawił się też wątek związany z tym, że kierownik domu towarowego wszedł przypadkiem w posiadanie informacji, które mogłyby kogoś skompromitować. Coś widział, być może dostarczył komuś coś cennego na prezent, przeznaczony jednak dla kogoś, z kim kontakty plamiłyby czyjś honor. Wprawdzie to spinałoby się z faktem, że niczego cennego nie zabrano, szukano raczej czegoś konkretnego. Może rachunku, jakiegoś dokumentu, faktury, czegoś w tym rodzaju. Być może znajdowało się tam nazwisko skojarzone z towarem, który trafił tam, gdzie z punktu widzenia opinii publicznej, czy może na przykład współmałżonka, nie powinien. Dziwne gesty, które można teoretycznie interpretować jako akt troski, byłyby po prostu wyrazem wyrzutów sumienia sprawcy, który zdecydował się na tak straszny czyn w czystej determinacji, żałując później powziętych decyzji. Nie wiem, czy pamiętacie może sprawę Margaret Abernathy, odcinek nosi tytuł Rodzinne tajemnice, czy jednak włamanie, gdzie również przewinął się wątek takich właśnie dziwnie poukładanych rzeczy, które leżały blisko ofiary, jakby w wyrazie szacunku do niej i jej własności osobistych, cennych dla niej, jakby ktoś próbował pocieszyć kobietę.
Tamta sprawa została rozwiązana, więc wiemy, kto może tak czynić i sprawdzić, czy miał on wyrzuty sumienia. No oczywiście to żaden dowód w dziś omawianej sprawie, ale może jakiś trop. Jest też inny, a mianowicie, że cała ta wystawka, ale w ogóle poprzestawiane figurki w domu, laski po rodzicach, poustawiane na nowo meble, bielizna na lewą stronę, to część jakiegoś rytuału. Czy ktoś poświęcił tych ludzi, by osiągnąć jakiś cel, złożył w ofierze? Wydaje się to fantastyczne i naciągane, ale z drugiej strony wszystkie te gesty nie wydają się być chaotyczne, przypadkowe, a jednak dla postronnych nie mają żadnego sensu. Czy dla kogoś jednak miały bardzo konkretny? Czy ktoś wykonywał sekwencję gestów, wierząc, że ma to jakąś wymowę, prowadzi do jakiegoś celu? W wielu publikacjach, w których ta sprawa nazywana jest najbardziej mityczną zagadką kryminalną w historii Danii, pojawia się także wątek mistycznej aury, która otacza ten przypadek. Swego rodzaju siłę przyciągania tej historii, która nie blednie pomimo upływu lat. Ale to już tylko oczywiście taka ciekawostka, bo nawet jeśli istotnie jakiś rytuał się tam odbył, to czy był udany w tym sensie, że czary działają do dziś, to już jednak wątpię. Po latach pojawił się jeszcze jeden niezwykły wątek, który zyskał sławę dzięki nazwisku pokojówki, która weszła tego dnia do domu Jakobsenów i odkryła, co się wydarzyło. Jak pamiętacie, była to pani Jorgensen. Co prawda oryginalnie po duńsku wymawia się to trochę inaczej, no ale myślę, że nie będę się tu już wygłupiać. W końcu skojarzono, że jej nazwisko brzmiało dokładnie tak jak mężczyzny, który przyznał się do innych podobnych ataków. Szczególnie do jednego. Doszło do niego dokładnie w 1948 roku, 22 kwietnia. Dwaj mężczyźni pływali łodzią, ostatecznie zatrzymując się w zatoce Koge. Wbił się do nich Andres Jorgensen, który chciał ich obrabować, co mu się zresztą sprawnie udało. Jednak nie mógł przecież zostawić świadków przy życiu, w związku z czym usunął ich, a ciała wyrzucił za burtę. Znaleziono ich dopiero po wielu miesiącach. Teoretycznie ten czyn wcale nie wydaje się podobny do tego, co stało się w domu Jakobsenów. Ale z drugiej strony policja cały czas zastanawiała się, czy może istnieć rabuś, złodziej, który jest w stanie poradzić sobie z dwiema osobami i w ogóle wpaść na pomysł, aby usunąć je, mając motyw rabunkowy. I znalazł się ktoś taki, działał dokładnie w tym samym czasie. Na dodatek nazwisko coś tu wszystkim mówiło. Ale to oczywiście nie wszystko, to byłoby zdecydowanie za mało, żeby to wszystko połączyć. Jorgensen, dumny chyba ze swojego czynu, czy targany wyrzutami sumienia, wyznał wszystko swojej narzeczonej i nie tylko to. Powiedział, że był także w mieszkaniu Jakobsenów. Dodam tutaj jeszcze, że w 1953 roku powiedział do współwięźnia: byłem na ulicy Petera Banga, ale nie pytaj o więcej. Początkowo niewiele to wszystko wyjaśniało. Ale z czasem, gdy nazwisko Jorgensen robiło się coraz głośniejsze w kontekście jego różnych wyczynów, ujawniano kolejne informacje. Wydawało się, że w domu Jakobsenów nie był sam, a właśnie z dwiema swoimi późniejszymi ofiarami z Łodzi. Swego czasu, jak się wydaje, wszyscy trzej mężczyźni zdecydowali się wejść do mieszkania pary, ale później dwóch z nich było targanych wyrzutami sumienia. Napad poszedł fatalnie, zupełnie niezgodnie z planem i Jorgensen zorientował się, że wkrótce sprawa się rypnie, a jego wspólnicy będą sypać. W rzeczywistości więc, jak później zbadano, najprawdopodobniej usunął kolegów wcale nie dlatego, że chciał wejść w posiadanie ich pieniędzy czy czegoś, co mógłby sprzedać, ale po prostu ze strachu chciał uciszyć wspólników. Potem kontynuował występną karierę i jak wam już wspominałam, jego nazwisko w końcu znali wszyscy. Wpadł i śledczy oraz dziennikarze, grzebiąc w jego życiu, doszli do wniosku, że jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się na Peter Banks Way. Tak naprawdę jednak pierwszym tropem, który do niego zaprowadził, było nazwisko wskazujące na to, że być może informacje o zwyczajach Jakobsenów, stanie ich majątku oraz rozkładzie pomieszczeń w domu czerpał od swojej krewnej o tym samym nazwisku, od gospodyni pary.
W rzeczywistości jednak trudno powiedzieć, na ile wiarygodne jest to powiązanie. Nikt nigdy w żadnym źródle nie określił stopnia pokrewieństwa i w ogóle związku tych dwojga. Wcale nie jest więc wykluczone, że to samo nazwisko jest tylko zbiegiem okoliczności, do którego dorobiono całą teorię. Co prawda, narzeczona przyznała, że sam mężczyzna zdradził jej, że brał udział w tym napadzie, był w tym domu, ale jakie były motywy jej wyznania, trudno dziś powiedzieć. Czy chciała zyskać sławę, odegrać się na narzeczonym, czy też zwyczajnie powiedziała prawdę, nawet jeśli to nie sposób tego było sprawdzić. Nie jest też wykluczone, że narzeczony po prostu chciał zrobić na niej wrażenie. Była to niezwykle sławna sprawa. Warto było sobie przypisać jej sprawstwo. Dużą popularnością cieszy się też zupełnie inna teoria, która mówi, że to, co wydarzyło się w domu Jakobsenów, należy kojarzyć ze sprawą Jane Horney. Była ona Szwedką, która na terenie Danii zajmowała się szpiegostwem i ostatecznie straciła życie z rąk działaczy ruchu oporu. A stało się to w styczniu 1945 roku i przy tej okazji znów trafiamy na Łódź Rybacką, bo właśnie z niej wyrzucono do morza ciało. W jaki sposób jednak ta sprawa mogłaby się łączyć z legendarną historią kryminalną Danii? Okazuje się, że w tamtym czasie niewiele było w kraju osób, które orientowały się w temacie transportów na granicy duńsko-szwedzkiej. Niektórzy historycy sądzą, że udowodniono, iż Jane Horney, piękna i charyzmatyczna, właśnie w tym się specjalizowała. Podobnie jak ludzie z English House i w ogóle związani z marką Karl Holten. W świecie przemytu mieli oni być powiązani z handlem złotem. Doskonale orientowali się w temacie transportów przez cieśninę Øresund. Jeśli tak, to zapewne z ramienia firmy odpowiedzialnym za handel byłby Jakobsen, z którym rozprawiono by się ostatecznie identycznie jak z piękną Jane. Zarzut byłby oczywisty i identyczny. Działanie na szkodę Danii, kraju, obywateli. Oczywiście mocnych dowodów potwierdzających tę teorię nie ma, podobnie jak tych świadczących na korzyść każdej innej. Na dodatek badacze sprawy uważają, że nawet te najbardziej prawdopodobne łatwo można podważyć. Napad rabunkowy miałby sens, szczególnie gdyby 2/3 grupy napastników pożałowało swego czynu i panicznie próbowało zatroszczyć się o ofiary. Trzeba jednak przyznać, że byłoby to bardzo dziwne i zupełnie niespotykane w przypadku zwykłych złodziei. Nawet gdyby mieli wyrzuty sumienia, z pewnością nie okazywaliby ich w taki sposób, szczególnie przy pozostałych kolegach. Ktoś aż tak wrażliwy i miękki nie nadawałby się raczej do kariery przestępczej i nie zdecydowałby się na tego rodzaju napad. Zdecydowanie więcej wskazuje na to, iż intruz miał jakiś osobisty związek z parą. Musiał coś czuć przynajmniej do jednego z małżonków, co mogłoby wskazywać na romans. O nieślubnym dziecku Wilhelma już trochę mówiliśmy. Warto więc byłoby rozważyć pozamałżeński związek ekspresyjnej i posiadającej rozliczne kontakty pani domu. Komentatorzy zauważają, że choć para wydawała się do siebie pasować pod wieloma względami, także w kontekście intymnym, to nie musiało wcale być aż tak idealnie. No właśnie, ale skąd wiemy, że miło było także w sypialni? Otóż pani Jakobsen, otwarta i rzutka, chętnie dzieliła się w towarzystwie anegdotami ze swojego życia i pikantnymi niekiedy historiami. Nie wiemy, czy miało to charakter żarcików, sugestii czy dłuższych wywodów, ale cichy i zamknięty w sobie pan Jakobsen bywał niekiedy zażenowany, zniesmaczony czy też zawstydzony. W trakcie śledztwa niektórzy świadkowie zauważali, że w kontaktach społecznych był przecież wycofany, żona go więc niekiedy przytłaczała, męczyła. Była dominująca i zainteresowana tylko sobą. Podobno lubiła też flirtować. Kilku panów złapało jej zaczepne, figlarne spojrzenie. Między innymi właściciel fabryki, dla której jako kierownik pracował jej mąż. I pojawiły się plotki. Teoretycznie coś mogłoby być na rzeczy, dlatego że w kalendarzu pana domu zapisany był tajemniczy przez pewien czas numer, przy którym nie było żadnego nazwiska. Po sprawdzeniu okazało się, że należał on do właściciela fabryki.
Gdy w śledztwie pojawiło się jego nazwisko, zaczęto przebąkiwać, że miał on pewne kontakty z panią Jakobsen. Nie trudno się domyślić, jaki miałby być ich charakter. Jednak gdzie wtedy był mężczyzna w trakcie napadu na parę, najwyraźniej nigdy nie sprawdzono, choć zeznania niektórych świadków powinny były do tego policję zachęcić. Dzień przed tym, co się wydarzyło, pewna dziewczyna wyglądała przez okno. Patrzyła na swój ogród i właśnie ta zielona strefa oddzielała jej budynek od tego, w którym mieszkała para. Ku swojemu zaskoczeniu ujrzała, że w ogródku stoi jakiś mężczyzna i ewidentnie gapi się w okno Jakobsenów. Wszystko wskazywało na to, że miał on pewne charakterystyczne cechy, które od razu zostały potem skojarzone właśnie z tym właścicielem fabryki, a to jego numer rzucał się w oczy w kalendarzu Jakobsena. Ale to nie wszystko. Kiedy policja pytała, czy sąsiedzi nie zauważyli niczego dziwnego, ci stwierdzili, że owszem. Właściciel sklepu z warzywami zastanawiał się, co w tej okolicy robi wielki samochód, który stał przy budynku, w którym mieszkali Jakobsenowie, oczywiście w kluczowy dzień. Było to auto rzucające się w oczy, duże. Znacznie częściej na ulicy w tamtych czasach i w tamtym rejonie jednak widywano auta osobowe. A na dodatek człowiek prowadzący biznes, właściciel warzywniaka, kojarzył wszystkie auta dostawcze pojawiające się w okolicy. Później wydawało się, że samochód, który widział, należał właśnie do właściciela fabryki. Motyw wydawałby się oczywisty. Pani Jakobsen miała ekstrawertyczną osobowość. Dużo mówiła, chętnie dzieliła się swoimi emocjami z innymi. Mężczyzna, który wdał się z nią w romans, nie mógł czuć się bezpiecznie i najprawdopodobniej zrobiłby wszystko, aby ją uciszyć. A gdyby tak, to oznaczało, że najpierw rozprawił się z kobietą, a później czekał na jej męża. Gdy ten wrócił, pozbył się i jego. Być może w tym samym celu co kochanki, bo niewykluczone, że żona zdążyła już wyznać mężowi swój grzech. Lub też Jakobsen po prostu nakrył mężczyznę w swoim własnym domu. Jednak to nie kobieta otrzymała kwiaty pod głowę, a kochanek nie miałby żadnego powodu, by troszczyć się o jej męża, oddawać mu hołd czy wyrażać uczucia. Nie jest jednak wykluczone, że wszyscy po prostu źle interpretują te kwiaty i mogła to być kpina, jakiś wyraz złości. Może właśnie kwiaty, jakie otrzymała kobieta od kochanka, rozpętały całą burzę, która zniweczyła ich związek, a może także zagroziła reputacji kochanka. To dlatego wcisnął je ze złością pod głowę mężczyźnie, jakby oddając mu to, o co narobił tyle awantury. To oczywiście już czysta fantazja, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi tu chodzi. To, co myślimy na temat gestu intruza, to tylko kwestia wyobraźni. Może mieć to naprawdę wiele wyjaśnień, jakichkolwiek. Jednak wciąż najmocniejsza jest teoria związana z Erikiem Ramdalem. Jeżeli rzeczywiście przez wiele lat przyjaźnił się z obydwojgiem Jakobsenów, to mieli wspólne wspomnienia. Spędzili razem dobre chwile. Z pewnością zwierzali się sobie z problemów. Przez lata powstałaby między nimi jakaś więź. I o ile w pierwszej chwili, czy to napad rabunkowy, czy motywowany czymkolwiek innym, wydawał mu się wyjściem idealnym, bo dzięki temu albo mógłby się wzbogacić, albo uciszyć parę, to jednak ostatecznie ich wspólna przeszłość spowodowała, że pożałował swojego czynu albo przynajmniej czuł się z tego powodu fatalnie. To wyjaśniałoby, dlaczego w pewien sposób troszczył się o obydwoje. Teorię tę uprawdopodobnia fakt, że chciał być blisko policjantów, sprawdzić, co już wiedzą. Był zdecydowany włączyć się w śledztwo, najprawdopodobniej po to, by czuwać nad rozwojem wydarzeń, być na bieżąco. Nie muszę dodawać, że kluczenie w kwestii alibi również nie działa na jego korzyść i wydaje się, że z jakiegoś powodu początkowo lub później kłamał. Dlaczego jednak wkładałby kwiaty pod głowę pana Jakobsena, a nie pani Jakobsen? I tu rozwiązanie zagadki może być co najmniej dwojakie, co najmniej. Jedno bardziej wymyślne, sugerujące, że być może panowie mieli jakąś relację intymną. I czyn Ramdala miał charakter działania w porywie namiętności czy też zazdrości. Relacja mogła się skończyć, wydać, działo się coś, przez co czuł się zagrożony albo nieszczęśliwy. Być może pani Jakobsen trafiła na jakiś ślad, czegoś zaczęła się domyślać i stąd cała wystawka na kominku, która miała za zadanie ją ośmieszyć, ukarać.
I tutaj pasowałby trochę wątek tych opowieści sypialnianych, bo trzeba przyznać, że nie jest to przecież taki standardowy temat przy drinku. No może owszem, w pewnych środowiskach bardzo ze sobą zaprzyjaźnionych, luźnych, można pożartować o takich sprawach, ale raczej nie jest to jakiś temat obligatoryjny czy szczególnie zręczny. Może to było po prostu mydlenie oczu. Pani Jakobsen domyślała się, co jest grane i panicznie bała się ośmieszenia. Robiła zasłonę dymną. Na wszelki wypadek ucinała wszelkie plotki, jeszcze zanim się na dobre rozprzestrzeniły. Tak jakby celowo akcentowała tę właściwą, ujmijmy to tak, orientację męża. A kochanek, jeden czy drugi, szalał z zazdrości, wściekał się. To już tylko przypuszczenia. Ale nie mniej prawdopodobne jest zupełnie inne tło. Sprawca być może chciał położyć pod głowę mężczyzny cokolwiek miękkiego, aby jego zdaniem zadbać o komfort ofiary. Oczywiście nie możemy tu mówić o żadnej racjonalności czy sensowności działań. Kwiatki byłyby po prostu najbliżej i najłatwiej mógłby po nie sięgnąć. Kiedy jednak wrzucił je już pod głowę swojej ofiary, okazało się, że nie ma to żadnego sensu, ponieważ ciężar głowy po prostu je zgniótł i wcale nie leżała ona wyżej. To dlatego sięgnął ostatecznie po poduszkę i ten sam patent powtórzył już później przy pani Jakobsen. Kwiaty nie miały wcale wymiaru symbolicznego. Znalazły się tam przypadkiem. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o tej szalonej sprawie. Czy rzeczywiście całe jej tło było związane z niespełnioną miłością, zazdrością, a może zemstą za zdradzieckie działania? W grę może wchodzić napad rabunkowy, którego sprawcy pożałowali? A może faktycznie były to zwykłe gangsterskie porachunki, a wszystkie te wystawki i różne dziwne tajemnicze gesty, pozornie świadczące o wyższych uczuciach sprawcy, jego silnych emocjach, tak naprawdę były tylko gestami, które miały zmylić śledczych, odwrócić ich uwagę od tego, co tak naprawdę zaszło. Nie można też wykluczyć, że do tego domu wszedł po prostu ktoś, kto cierpiał na chorobę psychiczną i akurat miał coś w rodzaju ataku, nazwijmy to tak umownie. W jego głowie wszystko to mogło mieć jakiś sens, ale nikt zdrowy dziś nie odsłoni już tej tajemnicy. Oczywiście tutaj domysły można mnożyć i mnożyć. Można by na przykład pójść tym bardzo ciekawym tropem dotyczącym rzeczy rodziców pozostawionych przy ich dzieciach. Czy te charakterystyczne laski, taty i mamy państwa Jakobsen miały jakieś znaczenie? Tak jak ręczniki pamiątkowe, które pozostały gospodyni po mamie? Czy może do tego domu wszedł brat lub siostra któregoś z gospodarzy? Ktoś, kto został odrzucony, pokrzywdzony przez rodzinę? Jakieś dziecko, którego rodzice się wyrzekli? Czy przez całe życie czuło jakąś więź ze swoją rodziną, tęskniło, kochało, ale jednocześnie wygrały te złe emocje, które potem na końcu mieszały się już z tymi dobrymi? Teraz sami widzicie, że ta sprawa może fascynować i naprawdę są powody, dla których rozpaliła niejedną już wyobraźnię. Do tego stopnia, że rekwizyty związane z tą historią trafiły do duńskiego Muzeum Policji, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem. Koniecznie dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. A ja zapraszam Was już na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie spraw m.in. kryminalnych, ale z taką aurą szczególnej tajemniczości, jest już całkiem sporo. To tam jest stary cykl z tego kanału, Wasze prawdziwe opowieści z dreszczykiem. Bardzo Wam je polecam. Szczególnie przed snem. Czuję, że część z Was może je polubić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za świetne komentarze, przenikliwe, zaskakujące, a także po prostu ciepłe, przyjazne, dodające sił. Jestem wdzięczna za każdą subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję też moim patronom, dzięki którym czuję się jeszcze bardziej zobowiązana do tego, by tworzyć nowe odcinki. Buziaki kochani, do usłyszenia.